cieszymy się z dzisiejszej wygranej. Wiadomo, że gra jeszcze pozostawia wiele do życzenia, bo pierwsza połowa nie była najlepsza w naszym wykonaniu. Trener nam zwrócił na to uwagę w przerwie. Udało się ten wynik odwrócić w drugiej połowie i cieszymy się z tego, że wygraliśmy, że gdzieś tam zdrowo wszyscy dotrwali do końca i dali siebie dużo jako taka cięższa jednostka treningowa. Będziemy się do niego przygotowywać jak do kolejnego sparingu, który będziemy chcieli wygrać. Na pewno będą nam towarzyszyły do tego czasu jeszcze ciężkie treningi i obciążenia na pewno cały czas się nakładają, ale pracujemy dobrze i miejmy nadzieję, że ta praca gdzieś w dalszym czasie będzie procentować. Jak byś mógł skomentować stan zdrowia Bartka Szeligi i czy, nie wiem, tylko on doznał jakiegoś drobnego urazu? Podobno to jest drobny uraz. Tak, jest to drobny uraz, jest delikatne powierzchowne naderwanie mięśnia przewodziciela. Lekarz stwierdził, że będzie nie do dyspozycji tylko przez około okres tygodnia, także powinno być wszystko dobrze.